Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. Dzisiaj, mimo mojego stroju, chciałabym Was przywitać bardziej wiosennie. Wybierałam książki takie, które mają jak najbardziej radosne, wiosenne kolory. I taki był klucz doboru książek do tego filmu. A przy okazji udało mi się wybrać dużo fajnych, interesujących tytułów. Zatem zaczynamy. Na samej górze leży książka czeskiego autora Michała Sykory pod tytułem To jeszcze nie koniec. Jest to powieść kryminalna, bardzo ciekawa powieść, która zaczyna się w latach 80. Trzy dziewczyny, dwie dwunastolatki i jedna czternastolatka spędzają wakacje u dziadków dwóch z nich. Ta trzecia jest przyjaciółką tej młodszej wnuczki. Te wakacje jednak są inne od poprzednich, ponieważ dziadek niedawno sprzedał ogród, dziewczyny mają mniej miejsca do zabawy, ponadto do willi wprowadził się także wujek ze swoją żoną i małym dzieckiem, dzieckiem, które nieustannie marudzi i płacze, nie daje nikomu wypocząć, a jednocześnie wszyscy wymagają od tych nastolatek, aby chodziły na paluszkach i zachowywały się nienagannie, aby nie obudzić śpiącego niemowlęcia. Więc dziewczyny generalnie nie są zadowolone z tych wakacji, no ale robi się jeszcze gorzej. Pewnego dnia dochodzi do potwornej zbrodni. Nie będę Wam mówiła, co to za zbrodnia. Przeczytacie sobie na pewno sami, jeżeli zainteresuje Was tą książką. I za tę zbrodnię ktoś zostaje ukarany i generalnie wszystko zostaje pozamiatane bardzo szybko. Po latach jednak jedna z tych dziewczyn zaczyna mieć wątpliwości. Ma wrażenie, że to nie ta osoba została ukarana, że ona widziała jeszcze kogoś innego, ale nikt jej nie uwierzył, bo była mała i generalnie wszystko wskazywało na to, że mogło jej się coś wydawać. I przychodzi z tą sprawą do policji. Policjantka, która jest doświadczoną śledczą, zaczyna zastanawiać się nad tą sprawą i prowadzi takie prywatne śledztwo. Jej szef o tym wie, że ona grzebie w tej sprawie, natomiast nie mają jeszcze wystarczająco dużo dowodów, aby po prostu to śledztwo na nowo otworzyć. Na razie muszą znaleźć jakieś jeszcze dodatkowe fakty, które pomogłyby im otworzyć śledztwo. I ona zaczyna rozmawiać z osobami, które były w tamtym czasie w tej willi i mogły cokolwiek wiedzieć. Także powiem Wam, bardzo wciągająca powieść, bardzo ciekawa, podobała mi się. Tylko trochę powieść o sekretach rodzinnych, a jednocześnie bardzo bliska nam kulturowo, więc warto przeczytać, polecam Wam. W ogóle ja bardzo lubię czeskie kryminały. Jeżeli jeszcze nie znacie żadnych, to warto zainteresować się tą sprawą. Jeżeli chcecie, mogę Wam kiedyś nakręcić film, w którym poopowiadam o innych ciekawych czeskich powieściach kryminalnych. Następna książka to wydawnictwo Widnokręgi, czy Widnokrąg. Książka pod tytułem Mike Andrew Norrisa. I to jest książka, która generalnie jest dla młodzieży, ale myślę, że osoby dorosłe jak najbardziej też się w tej książce odnajdą. Ona opowiada o chłopcu, który jest kilkunastolatkiem i doskonale zapowiadającym się tenisistą. Tak naprawdę stoi na progu wielkiej kariery. Zwycięża ze wszystkimi, jest zmotywowany do tego, aby grać. Jego rodzice są bardzo dumni, zainwestowali w niego mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy. Teraz liczą na to, że w końcu ten nakład inwestycji zacznie się zwracać i że chłopak sięgnie po najwyższe laury. Dochodzi jednak do bardzo dziwnej sytuacji. Tenisista zaczyna zauważać pewnego mężczyznę, który pojawia się czy to na jego treningach, czy także podczas meczów tenisowych. Szybko okazuje się, że nikt inny tego mężczyzny nie widzi. On istnieje tylko w wyobraźni chłopca. Nie wie ten chłopiec, co ten mężczyzna chce mu przekazać, co chce mu powiedzieć. Natomiast ze względu na te jego przewidzenia zostaje skierowany do lekarza psychiatry czy też do psychologa i rozpoczyna sesję terapeutyczną. Bardzo szybko wychodzi na jaw tajemnica tego dziwnego, pojawiającego się
osobnika. To jest książka o tym, jak rodzice przekładają swoje ambicje na dzieci, jak często nieświadomie naciskają na taki, a nie inny wybór zainteresowań czy wybór kariery u swoich dzieci. Ta książka to jest też książka o tym, jak się wyzwolić z czegoś takiego, jak ułożyć sobie życie, że nie zawsze trzeba spełniać oczekiwania innych, że nasze życie jest naszym życiem i to my powinniśmy być usatysfakcjonowani, my powinniśmy czerpać z niego przyjemność, że nie powinniśmy robić rzeczy tylko takich, które zadowalają innych ludzi, bo my też jesteśmy ważni. Bardzo fajna, pouczająca powieść, ale nie taka, wiecie, nachalnie moralizatorska z morałem, tylko książka o tym, jak może wyglądać życie człowieka, który postanowił porzucić rzecz, która mogła go wynieść na szczyty, która mogła sprawić, że zostanie rozpoznawalną gwiazdą, kimś bardzo, bardzo bogatym, kimś, kto może przebierać w dziewczynach, w ofertach reklamowych, samochodach, wyjazdach i wszystkim innym i postanawia się zająć czymś innym, czymś, co sprawia mu przyjemność. Czytajcie Majka. Polecajcie Majka swoim dzieciakom, polecajcie Majka nastolatkom, bo myślę, że jest to książka, która otwiera oczy na zjawisko, które w tych czasach jest dosyć częste. Kolejna książka to kryminał znowu. Kryminał Joanny Opiat-Bojarskiej pod tytułem Fame. I jest to powieść, która rozgrywa się w świecie aktorów. Zaczyna się od tego, że jest dzień premiery filmu. Zbiera się śmietanka towarzyska Warszawy. Jest to bardzo, bardzo ważny dzień dla głównego bohatera Aleksa, który gra w tym filmie główną rolę. Natomiast ten dzień kończy się bardzo niefortunnie. Kończy się wręcz fatalnie. Okazuje się, że dziewczyna Aleksa nie wraca w nocy do domu, w ogóle się nie pojawia i szybko zgłaszają jej zaginięcie. Nie wiadomo, co się z nią stało i oczywiście podejrzenie w pierwszej kolejności pada na osobę najbliższą, czyli na Aleksa. Mamy tutaj śledztwo prowadzone przez prywatnego detektywa. Głównymi bohaterami jest Aleks oraz jego menedżerka i ten prywatny detektyw, który wynajęty przez menedżerkę, próbuje namierzyć tę Agnieszkę, tę dziewczynę Aleksa, aby jak najszybciej wyjaśnić sytuację, aby podejrzenia mogły zostać anulowane i Aleks mógł bez przeszkód kontynuować swoją świetnie zapowiadającą się, rozwijającą się karierę aktorską. To jest książka o sile mediów. To także książka o tym, że my wszyscy nakładamy maski i w tej książce doskonale widzimy właśnie maski, które noszą bohaterowie. To, jacy są na zewnątrz, wcale nie równa się temu, jacy są w środku, jacy są prywatnie. Każdy z nich skrywa jakieś tajemnice i te tajemnice są powoli zdejmowane, zdrapywane z powierzchni, aż docieramy do sedna całej tej sprawy. Bardzo ciekawa powieść, bardzo wciągająca, świetnie napisana, bardzo dynamiczna, taka realistyczna. Koniecznie przeczytajcie, jeżeli lubicie dobre kryminały. Kolejna książka to Doktórka od Familoków, napisana przez Magdalenę Majcher. Ta książka oparta jest na faktach, ale jest to powieść, jest to książka fabularyzowana. Opowiada o doktor Jolancie Wadowskiej-Król, która mieszkała na Górnym Śląsku, tam prowadziła swoją praktykę lekarską, była pediatrą, przyjmowała dzieci z dzielnic przede wszystkim robotniczych, dzieci z rodzin bardzo często wielodzietnych, dzieci często niedożywionych, chorujących na różne choroby. Bardzo lubiła swoją pracę i znała praktycznie wszystkich swoich podopiecznych i ich rodziców. I gdy pewnego dnia dowiedziała się od profesor medycyny, że w krwi jednego z dzieci, jej pacjenta, stwierdzono bardzo wysokie stężenie ołowiu, postanowiła sprawdzić, czy inne dzieci również zatrute są ołowiem, tak jak ten mały chłopiec. W miejscowości, w której się to dzieje, działała bardzo prężnie huta ołowiu. Ta huta zatrudniała ojców bardzo często tych dzieci.
Całe rodziny były na jej utrzymaniu. To huta, która ich żywiła, ale jednocześnie huta, która ich zabijała. Ta książka pokazuje przede wszystkim to, co najbardziej mi się podobało, to fakt, w jaki sposób lekarki musiały lawirować, aby nie narazić się ówczesnej PRL-owskiej władzy, ponieważ w tamtych czasach nie można było powiedzieć, że prężnie działająca państwowa huta komukolwiek zagraża, już tym bardziej dzieciom. Postać lekarki nie była mi nieznana, ponieważ gdzieś już wcześniej o niej czytałam i to nie w powieści, tylko w reportażu. Natomiast myślę, że w ten sposób pokazana ta historia ma szansę dotrzeć do większej liczby osób i być może niektórym otworzy oczy na to, jak to było w latach 70. w PRL-u, czy też w latach 80. i co też się wtedy działo i w jaki sposób sprawy były tuszowane i zamiatane pod dywan. Także jeżeli jeszcze nie znacie historii Jolanty Wadowskiej-Król, koniecznie przeczytajcie. Bardzo jest to ciekawa powieść. I przed nami jeszcze dwie książki. Książka zielona, Zanim dojrzeją granaty. Zielona, ponieważ ma zieloną okładkę. Jest to powieść przetłumaczona z języka bułgarskiego, ale opowiada o Albanii. Opowiada o małej takiej społeczności albańskiej, która mieszka wysoko w górach. Jest taką społecznością dosyć izolowaną od innych i tam działa prawo kanun. Prawo, które głównie opiera się na zemście. Że jak ty mi kogoś zabijesz z rodziny, to ja przyjdę zabić kogoś innego. Są to bardzo straszne prawa, w których kobiety nie mają nic do powiedzenia. Wydawane są bardzo szybko za mąż, stają się własnością swojego męża. Prawa naprawdę okrutne i nieludzkie. I mamy tutaj młodą kobietę, która postanawia zostać żelazną dziewicą. To znaczy, że nigdy nie wyjdzie za mąż i będzie traktowana jako mężczyzna. Jednocześnie pokazuje ta książka nam tutaj konflikt, jaki zachodzi w tej kobiecie, która z jednej strony, no wiadomo, jest kobietą, ma kobiece ciało, z drugiej strony musi się zachowywać jak mężczyzna, musi spełniać oczekiwania swojego ojca, który tak naprawdę bardziej w niej widzi mężczyznę niż w jej bracie. To jest książka o bardzo skomplikowanej rodzinie, o bardzo skomplikowanych relacjach rodzinnych, o winie, karze, o poczuciu winy, które towarzyszy człowiekowi przez całe życie, ale także książka o miłości. Powiem Wam, że jej konstrukcja jest dość zaskakująca. Tutaj na przykład nie mamy dużych liter na początku akapitu. Dziwna jest też troszkę interpunkcja, ale czyta się bardzo przyjemnie. Może przyjemnie to nie jest dobre słowo, ponieważ ta książka jest taka poruszająca i kiedy czytamy, to cały czas towarzyszy nam dość duży niepokój. Ale myślę, że warto ją przeczytać, ponieważ ona porusza takie problemy, o których my nie mamy pojęcia w Polsce. I ostatnia książka to jest książka dla dzieci, ale na pewno pokochają ją też osoby dorosłe. Żółta, kulawa kaczka. Słuchajcie, bardzo Was przepraszam, ja tutaj cały czas słyszę jakieś hałasy dochodzące zza ściany czy od moich sąsiadów. Mam nadzieję, że nie będą Wam zakłócały odbioru. Teraz jest chwila ciszy, to mówię dalej. Książka nazywa się Kulawa kaczka i ślepa kura i to są dwie bohaterki tej książki. W zasadzie jedyne bohaterki tej książki. Kulawa kaczka mieszka na podwórku, trudno jej się poruszać, chodzi o kuli, natomiast ślepa kura jest zwierzątkiem, które nie widzi, ale bardzo by chciało wyruszyć w świat i przeżywać wspaniałe przygody. Namawia do tego kaczkę. Kaczka porzuca swoją kulę i wspierając się na kurze, wyrusza z nią na podbój świata, na różne przygody. Jedna widzi, druga jest tą odważną, która prze do przodu. Bardzo fajna historia, tak naprawdę przede wszystkim o przyjaźni i o sile wyobraźni. Bardzo, bardzo Wam ją polecam, ja się świetnie przy niej bawiłam. Także jeżeli jeszcze nie znacie tej książki i innych książek Ulricha Huba, to koniecznie nadróbcie to niedopatrzenie. Książki Ulricha Huba trzeba znać, bo wszystkie są super.
I to by było na tyle. Jeszcze raz Was bardzo przepraszam za dziwne dźwięki dochodzące z tła. To nie ja, nie burczy mi w brzuchu. To burszy coś u moich sąsiadów. Powiedzcie mi, czy zainteresowałam Was jakąś książką, czy zamierzacie którąś z nich przeczytać. No i życzę Wam udanego tygodnia i do zobaczenia w przyszły wtorek o 18:00. Pa, 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 pa.